Uważaj! Mówiłem, że są bandyci? Kolejne monety nie widzę. Tutaj na stołówce ktoś się gościł, ale chyba talerzy nie pomył. Dobra, trudno, wychodzimy. Chyba na noc tą zmianę przyszli. Chyba tak. Skończyli cieciować w Tesco. To teraz od razu po 21 w kryminał. Od razu. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem ogłosić wyniki konkursu na twój wymarzony skin. W tym momencie wam się wyświetla zwycięzca z poprzedniego odcinka. Pamiętaj, że ty też możesz wygrać swój wymarzony skin, wystarczy, że teraz w sekcji komentarzy napiszesz, jaki jest twój wymarzony skin, a zwycięzcy wręczę równowartość skina w postaci kodu PSC. Przypominam, że konkurs jest tylko dla wspierających z kodem GAMINGWITHFARRELL, więc nie czekaj, wpisuj kodzik i bierz się do dzieła. Ja już nie przedłużam, przejdźmy do odcinka. Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną Szaku oraz Szalunover. Siemano panowie. Siemanko. Siemano. Jest to moja drużyna specjalna, która dzisiaj będzie mi pomagała, uwaga teraz, ochronić biednych mieszkańców miasteczka, jak się nazywa to miasteczko? Townhill. Townhill? Przed złymi bandziorami. Pamiętajcie panowie, że mamy tylko jedno życie, a po drodze napotka nas wiele przeszkód. Nie możemy zginąć, mamy 1 HP, zaczynamy, mamy tylko 20 minut. Standardowo, moi drodzy, przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, 5000 łapek, jakby siadł pod tym odcinkiem, bym był normalnie zadowolony. Panowie, mam 5 bandaży, 3, dzielę się, chodźcie, każdy po jednym ma. Idę. Mam pistolecik, Amo. Ej. I amo, super. Ja mam amo, to trzymaj. Ja nie mogę tego użyć. Jak nie możesz użyć? Nie mogę ani killowem bić, ani atakować. Co się stało się? Nie wiem, tam coś się chyba zblokowało, szefie. No to będziesz jako mięso armatnie robił. Idziemy! Znowu. Znowu jako mięso armatnie. Dobra, trudno. Moi drodzy, wiecie na co zaraz wszyscy czekamy, nie? Zanim wyruszymy. Wiecie na co? Na łapkę. Łapeczka już była, teraz coś innego jest ważniejsze. Kodzik w sklepie. Kodzik, żebyście pisali. Wpisujemy teraz wszyscy kodzik i sprawdzamy, czy się nie zresetował przypadkiem, nie? 2 tygodnie tylko. O, jest aktywny w sklepie. Lubi się zresetować wariacik. Oj, lubi. To co? Lecimy. Mam jakiś namiot. Uwaga, czy ktoś będzie w nim spał? Nikogo nie ma. Dobra, nie ma. Lecimy dalej. Klejony był. Klejony był, no bo ktoś go tam pociął. Dobra. Wow, jaki fajny drewniany, szumiący mostek. Dobra, Szaku, ty jesteś pierwszy na wszystko. Droga, prawo. Halo. Tak. Tutaj nie ma nic. Halo. No. Halo. Droga tu jest. Droga? W dół jest? Moneta. No, a, moneta. Dobra, moneta nam się przyda. Super, mamy monetę. Nie wiem po co, ale jest, okej. Okay. Super partia. Ej, coś się zbugowało. Wow, bym spadł. Dobra. Wróciłem do gry, moi drodzy. Hop, przeskoczmy sobie tutaj. Pyk. Pyk. Czy coś my tutaj mamy? Słyszę szukajkę. Dobra, pewnie trzeba jakoś... Wow! Zaryzykować, wskoczyć na ten gramofon. Dobra, udało się. Jest i skrzynka. A w niej? Jak myślicie? Boka na życie albo pistolet. Sztiucer. A z pistoletów, Szaku, czy ty możesz strzelać? Nie, możesz mi dać, to spróbujemy. Sprawdź. No, to fajnie. Też nie możesz strzelać? Nie, nie mogę. A weź, nie wiem... A to nie wiem, co to się dzieje. Może coś ma z ustawieniami nie tak? A może cię odbindowało? Może ci odbindowało strzelanie? Sprawdź to sobie, okej. Okay. On niech tam się zastanowi, bo poszedł z pewnością siku. My lecimy dalej, mój drogi kompanie Szalunowerze. Ty musisz iść zawsze pierwszy, Szalony, bo ja jestem, wiesz, bossem tutaj w tej misji. Aha, i... to mnie trzeba wystawić, tak? Tak, ty jesteś, wiesz, moim podwładnym. Ja tutaj jestem głównym tym, doktor... czy ten, Sherlock Farrell Holmes. Dobra. Dobrze. I uwaga. Ja cię kryję, otwieraj. Kogo nie ma? Nie ma. Go. Wow, jakieś prądy. Ja mam 16 hapsów. Moneta? A jak tam wejść? Moneta? U góry? Jakoś po półkach pewnie. Masz tutaj u siebie ten. Wskocz. Na to. To się nie da chyba. Co się nie da, widzisz? Ja tu jestem szefem i muszę chyba ci pokazywać niektóre rzeczy, mordo. Pyk. Chyba tak. Chyba tak, widzisz? Czekaj, trzeba rozpędy wziąć! Dobra, jestem. Mamy coina. Drugi coin. Zostało nam jeszcze 8 do zlokalizowania. Uwaga, tutaj nie ma nic. Otwieram drzwi. Czysto.
Czysto. Czysto? No, aż dziwne. A za czysto. A za czysto, okej. Okay. Chyba nic. Dobra, idę do was, chłopaki. Jak działa bindzik? Bindzik? Nie, nie działa. Dobra, to czyli coś, jakiś problem z mapką jest, trudno. Ale już nie będziemy resetowali. Tutaj mam kaloryfery. Tam nic nie ma. Nic nie ma. Mhm. A u góry byłeś? No nie, ale z góry spadłem. Aha, dobra, czyli tam nic faktycznie chyba nie ma, nie? Dobra, wychodzimy. Ej, chłopaki, bo tu chyba droga jest, wy wtedy nie poszliście. Dobra, już idziemy, już idziemy. Nie. Pokaż drogę, Szaku. Wskaż nam drogę. Co? A widzisz. Ale żeś to wy... chochlikował. Wyniuchał, wyniuchał, wyniuchał. Jak Szaku, ty dobry jesteś, kurczę. Sherlock Holmes. Let's go. Dokładnie. Ale gdzie są jacyś bandyci? Na razie ich nie widać. Może musi się ściemnić, kurczę. Uwaga. Drzwi otwieram. Odejść, odejść, nie blokować się, bo się podusimy. Da radę na te drzwi wskoczyć jakoś? Chciałem jakoś, wiecie o co chodzi. Stąd. O, jest. Dach panelowy. Dobra, 200 IQ. Najsik. Tu mamy jakieś wejście. Ale na razie tam nie schodzę. Zobaczmy jeszcze co jest po boku. Tu jest przepaść, tam na pewno nie trzeba iść. Dobra. Ryzykować? Czekaj. Nie! Ja nie trafiłem. Ja trafiłem. Trafiłeś te drzwi? Dobra. Sprawdźmy co my tutaj jeszcze mamy. Tutaj nie ma chyba już nic. Zeszliśmy po prostu, panowie, z górki na dół bezpiecznie. Nice. Aha, a tutaj w środku... O! Czekaj, czekaj. No to trzeba się jeszcze może uzbroić w jakieś bronie, wiesz? Uważaj. My szukamy drużyny Pomidora. To jest ekipa Pomidora. Najgroźniejsza ekipa w całym świecie Fortnite. Pamiętaj, mafia pomidorska. Widzisz? Dobra, wszędzie są listy gończe za pomidorami. Serio? No nie widzisz na drzewie? Ja mam burgery. A! To burgery, przepraszam. Burgerów, nie pomidorów. Ej, on taki czerwony, ja tak myślałem, że to jest pomidor. Serio, XD, dobra. Siara, uwaga. Pamiętajcie, że mamy tylko jedno życie. Tak może nie skacz lepiej. Nie, nie, serio mamy jedno życie. W tej mapie niestety. Mamy jakąś skrzynkę z bronią. Ja tam... Uważaj! Mówiłem, jest. Że są bandyci? Jest bandyta. Czela, ja idę krzakami. Dobra, wyjaśniłem go. Powalony? Chyba jeden tak, ten, ale to chyba ten był właśnie, który strzelał, ale nie wiem, nie do końca, nie chcę. Tak, nie pchajcie się tak na, wszyscy na raz, bo tutaj padniemy. Mamy po 16 hapsów. Masz ten bandaż jeszcze? Mhm. To użyj go już, mordo. Będziesz chodził bardzo. Pierwszy z bandażem, albo nie, szefowi oddaj. Dla szefuncia. Szef trzyma tylko. Tak, szefuncio musi mieć dużo hapsów, pamiętajcie. Jak boss padnie, to jest mission failed. No. Dobra, spadliśmy za mapę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Okej. Okay. Gdzie były te drzwi? Tutaj. Jak boss padnie, to podwyżka dla Szaka i Szalubera. O, o. Szaku, ja bym się tam, wiesz co, chyba nie pchał. Ja bym na razie tutaj... Tak, podwyżka obowiązkowo będzie. Dobra, cicho. Mamy, tak, siatkę, więc jesteśmy za siatką bezpieczni. Możesz iść pierwszy. Go, go, go. Patrzcie się po dachach, bo tu gdzieś mogą, wiesz, do nas z daleka strzelać i będzie lipa. Dobra, jednego bandytę żeśmy wyjaśnili. Idę po dachu, hop. Skrzynka. Ja nie widzę nic. Okej, let's go. Dobra. Byś chciał grapplera? Wiesz co? Z pewnością nam się przyda. Dawaj, zrobimy pierw ten duży budynek. Tu pewnie się przyda ten grappler. Uwaga. Nic nie widzę. Okej. Okay. Go, 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 go. Są kolejne drzwi. No, ale nie otwieraj mi tak, może jakby stał z pompą, to bym leżał. To się mówi, trudno, podwyżka. Ta, podwyżka. Obniżka. Ło. Cisza, nikogo nie ma. Ej, do ochroniarza chyba, z tej bandytę. A tu, co tu? Dobra. Tak w oddali. Ja tutaj muszę grabką wejść. Dobra, jestem. Czysto u mnie. Jest moneta. Jest moneta kolejna. Czyli kolejny skarb wróci do właścicieli. Żeśmy znaleźli już ile? Trzy skarby? Dobra. Zwrócimy, zwrócimy im to. Nie będzie chowania tu po jakichś rozwolonych budynkach naszych skradzionych, drogocennych przedmiotów. Dobra, panowie. Let's go.
Let's go, wychodzę tylnym wejściem, backstage'em. Uważaj tutaj. Jak masz broń, to chodź. Chodź za mną. Mam broń, idę. Halo. Go, go, go. Gdzie jest? Zgubiłem się. Tutaj jest gość, przede mną, naprzeciwko. Widzisz tam? Na budynku, o. Przed nami. Nie widzę. No naprzeciwko mnie, patrz, jak ja teraz stoję na wprost. 200 ile jest, nas zaznacz. A ja nie mam map. Dobra, widzę. Ale dostał. Nice. Pięknie, let's go. Let's go. Nie ma. Ładnie. Idzie, idziemy. Noc się zrobiła i coraz więcej jej się pojawia. Ten teraz tutaj chodzą poszedł. Pszczury. Chyba chodzą na noc pszczury. Tą zmianę. Chyba tak. Skończyli cieciować w Tesco. To teraz od razu po 21 w kryminał. Od razu. Dobra, panowie, ale żarty żartami. Szukajcie kolejnych monet. Na razie 4 osoby tylko otrzymają swoją skradzioną. Wow, jestem u góry. Swój skradziony majątek. O, w końcu się wysłowiłem. Tam jesteś, widzę cię. Tam trzeba grappler. Jest, jest, kolejna moneta, no. Ale ja sobie zejdę powolutku. Dobra, nic mi się nie stało na szczęście. Teraz tu zeskoczę na kontener. Okej, okay. Lecę do ciebie. Lecę do ciebie. Mam 7 strzałów z grapplera. Tutaj powiedz mi, czysto było? Poruczniku Szalunower? To tu nikogo nie widziałem. Dobra. Może pali. Może pali fajkę, uwaga, jestem. Dobra, to jest misja specjalna dla prawdziwego komandosa, czyli dla szefa. Wy tam pilnujcie tyłu, żeby nas nie zaszli od tyłu. O, widzisz, tak się ładnie nawet zrymowało? Dobra. A może szef powinien raperem zostać, co? Też mi się tak wydawało. No ale jak widać, minąłem się z powołaniem. Dobra. Moi drodzy, kolejna moneta zdobyta. Coś mi się wydaje, że się szykuje podwyżka. O. No. Za dobrze wykonaną robotę. Idziemy dalej. Kolejnej monety nie widzę. Tutaj na stołówce ktoś się gościł, ale chyba talerzy nie pomył. Dobra, trudno, wychodzimy. Czy gdzieś jeszcze coś zostało, jak myślicie? No nie wiem, jak tu budynek penetruje. Jakąś monetę widziałeś? No właśnie nie. Dobra, ten budynek przetrzepaliśmy. Szaku, ten też, twój to... też. To może pójdziemy na drugą stronę. Też mi się wydaje, że to jest dobra myśl, poruczniku Szalunower. Ej, jest u mnie tutaj moneta. Byliście tutaj? Tak wysoko? Chyba nie, może nie ten budynek, w którym my byliśmy. Dobra, Szalunower. Ja byłem w tym, a ty byłeś w tym. Dobra, nieważne. Zbierz monetę do sakiewki. Dobra, i wychodź. Dobra, czysto. Uwaga. Tu ktoś ale żeś mnie wystraszył. Uwaga, drzwi otwieram. A to ty! Ja. Najgorzej. Tutaj mamy zabarykadowane, czyli z drugiej strony trzeba zamykać drzwi, żeby nas nie zaszli od tyłu. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale tutaj tak dziwne to jest takie, nie? Jakby powinno coś tu... Cicho? A może górą? Tutaj. Tu. Tak jest, dobrze. Dobrze, mamy. Widziałeś? To były specjalnie schody zabarykadowane. Ja tu byłem. A, to ty byłeś. Jest, nie, straszny gość. Chyba obniżka będzie dla porucznika Szaku. Dobra. Czemu? No, za tego. Za to, że starego stresujesz. Zawał. Stary zawał prawie dostał. No, dobra, ale nie tak, żarty żartami, idziemy. Let's go. Uwaga, tutaj w tych krzakach coś mi się wydaje, że będzie zadyma. To ja wejdę. To ty pierwszy. Ale tu mi otwórz. Go. Co ty? Tu nic nie ma. Cisza, nie ma nic, jest jakiś agregat. Czyli tutaj byli z pewnością. Oglądali telewizorek. Nie ma. Nic, pusto. O! Znowu żeś mnie wystraszył, matko bosko. Ja patrzę, gościu mi przez okno w kominiarce zagląda. Kurczę. O co tu chodzi? To trzech razy sztuka. No to teraz zejdę na zawał. Okej, okay, panowie. Tu nie byliśmy? Ma. Tutaj wiem, że jeszcze gdzieś jest... Nie wiem. Coś skradzionego było. Dostałem na słuchawkę. Skradzione Porsche Panamera. Skradzione Porsche Panamera. Czy ją znajdziemy? Halo. No, mam. Jest i Porsche Panamera. Dobra. Trzeba ją odzyskać. Kulczyk dużo pieniędzy nam za to żygnie. Dawaj. Okej. Okay. Jak teraz nam się uda wydostać z miasta, jesteśmy
bogaci, ponieważ bogaci. Będzie podwyżka. Albo mam inny pomysł. Bądźmy skorumpowani, sami opieprzmy to na lewo. Lepiej na tym wyjdziemy. Czy ekipa się zgadza? Dobra. Jestem za. Okej. Okay. Ja tak samo. Moi drodzy, jeżeli wy się również zgadzacie, zostawiajcie łapeczki w górę. 5000 łapek pod tym odcinkiem i nagrywamy kolejny taki zwariowany odcinek. Ja dziękuję wam panowie za pomoc. Mega fajnie się bawiłem. Trzymajcie się wszyscy. Yo!